Witam, witam! A to Polska Granie i odcinek specjalny z okazji Dnia Dziecka. Z tej strony Ghost, a to Dirt 3. Dirt 3 to gra studia Codemasters. Jest to kolejna część Colina McRae'a. Mimo, że się tak nie nazywa, to i tak wszyscy o tym wiedzą. W menu możemy zobaczyć takie coś jak Dirt Tour. Jest to kampania, multiplayer, granie przez sieć, split screen, czyli podzielony ekran, a także sieć lokalna. No. Tym się nie będziemy zajmować. Zagramy singla. Single player tutaj jest taki szybki wyścig, My Dirt, to nawet tego w sumie nie używałem, coś tam z kontem to jest. Jakieś tam pierdoły, udostępnianie filmików na YouTubie czy coś. Opcje, live, ściąganie jakichś śmieci, z tego też nigdy nie korzystam. Machniemy sobie jakiś wyścig. Menu wyścigów to takie latające coś. Dzielące się na takie trójkąciki, które kolejnie rozwijają się na takie rąby. Całkiem przyjemnie to wygląda, no nie powiem. Nieźle przemyślany element. Wybierzmy może to. W przeciwieństwie do poprzedniego. O, to jest fajny tryb, zaraz to powiem. W przeciwieństwie do poprzedniego Dirta. Ten traktuje bardziej jednak o rajdach, powróciło to do korzeni. Bo jak wiadomo, Dirt 2 to taka, jakby to ująć, przepakowana ścigałka, pełna jakichś śmieci, dodatków jak dyndające choinki do samochodu, co było dla mnie głupotą. Ścigałka to ścigałka, a nie Simsy w samochodzie. Może optymalizacja, tak. Optymalizacja gry jest świetna. No, naprawdę jest świetna. Nawet na starszych komputerach myślę, że można by zagrać spokojnie z wystarczającą ilością FPS. Niestety nie obyło się bez baboli, a dokładniej obsługa DirectX 11. No niestety w DirectX 11 zdarzały mi się błędy graficzne i musiałem go wyłączyć, ale nie ma to zbytniego wpływu, bo grafika i tak jest świetna. Mimo wszystko spodziewałem się ładniejszej, ale narzekać nie będę. No i wczytywanie. Wczytuje się też dosyć długo, ale to było spowodowane tym, że używam Frapsa. Gram na padzie, tak jakby co? Nie wiem, jakimś śmiesznym, marki Nyko, bazarowym, ale jest wygodny. Tryb, który włączyłem, jest to tryb, którego nazwy nie pamiętam, ale on polega na tym, że dostajemy niezwykle szybkie auto i staramy się przejechać całą trasę na full gazie. Oczywiście mamy kilka dostępnych kamer, wnętrza samochodu całkiem szczegółowo, z zewnątrz. Ja preferuję ze zderzaka, gdyż najwięcej widzę. Na pewno model jazdy jest czysto arcade'owy. Nie mamy tutaj jakiejś realistyki. Chwila, muszę poprawić mikrofon. Dobra. Ja gram na łatwym poziomie, ponieważ nie lubię przegrywać. A gram... O Jezu. Tylko dla przyjemności. Tak. Tego się nie spodziewałem, ale tak jak w poprzedniej części posiadamy. Są flashbacki. Cofniemy sobie. I nie przygrzejemy. To było żałosne, wiem. Wiem. Jejku. No ale leci na żywo, nie będę już tego poprawiał. Niech jest jak jest. No i ciśniemy dalej. I teraz zwolnimy na tym zakręcie. No, udało się. W grze jest wiele trybów. Wyścigi takie typowe rajdy, takie coś jak to. Czyli taką terenową formułą, że tak to nazwę.
Jest, są także wyścigi ciężarówek, znaczy wiecie, takich nie ciężarówek, takich ciągników siodłowych, tylko takich ciężarówek, takich jak w rajdzie Dakar na przykład. Są także wyścigi buggy, no i typowe rajdy. Jest także drift i game coś tam. Nie, nigdy nie wiedziałem jak to się czyta. Na pewno wiecie o co chodzi, jeżeli graliście w Dirta. To co robi Ken Block ze swoim samochodem. Nawet jest od tego specjalny tryb, który postaram się pokazać po przejechaniu tego wyścigu. Co by tutaj powiedzieć? Wyścigi są krótkie, no jak widzieliście, ile on trwał? 2 minuty? 3? No, 3 może. Minutę 31. Oho. Wczytywanie jest, jak już mówiłem, nieco denerwujące, gdyż gra musi się wczytać praktycznie co wyścig, a wyścigi są krótkie. I co mnie zdziwiło, wczoraj gra mi się wczytywała dużo szybciej. Nawet bez frapsa gra mi się wczytuje dłużej. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, ale przeżyję. Modele samochodów są na niezłym poziomie, całkiem ładne. Akurat tutaj może zauważyliście, przednie światła tego samochodu wyglądają co okropnie. Nie bójcie się, to są naklejki. Ten samochód nie ma świateł. Tak, możemy skasować. Nie, nie możemy skasować. A nie, skasowaliśmy. W grze pomaga nam ktoś. Nie wiem kto, bo nie słuchałem. Jakiś gościu, który nam mówi przed wyścigami co robić. Można powiedzieć, że to taki nasz menadżer. Jest też pani menadżer, która nam chyba sponsoruje coś tam, nie wiem, też jej nie słuchałem. Są takie przedmioty, kiedy oni coś mówią. Jest także Ken Block, który daje nam od czasu do czasu jakąś radę. Co do miejsc, jeździmy, jak widać, to jest Norwegia. Jest też Alpen, to jest chyba Kanada. Nie jestem pewien. To jest na pewno Kenia, USA. No, ogólnie jest nieźle, jest nieźle. Co do samochodów, także jest ich dosyć sporo. Jest tutaj świetny system. Odblokowywane przez nas samochody są słabsze od poprzednich. Co się dosyć rzadko zdarza w grach. Ma to takie uzasadnienie, że jeżeli wygramy wyścig wolniejszym samochodem, dostajemy za niego więcej punktów doświadczenia, a punkty doświadczenia przekładają się na nasz poziom, a znowu nasz poziom przekłada się na sponsorów, którzy będą zainteresowani sponsoringiem nas. A to znowu przekłada się na odblokowywanie następnych tras i samochodów. Także EXP jest potrzebny do odblokowywania nowych zawodów. No. Tak. Teraz zapierniczamy sobie. O Jezus, ale nie fart. Walnąłem w metę. Ale wygrałem. Jak żeby inaczej. Pokażę jeszcze tą Gamma-Game, czy Gamma-Game. Jak to się czyta? Nieważne. Od strony dźwiękowej także jest przyjemnie. W przeciwieństwie do tego, co działo się w Dircie 2, czyli jakaś muzyczka dla nie wiem kogo, kto tego w ogóle słucha. Tutaj mamy naprawdę dobre kawałki, miłe dla ucha. O, awansowałem na nowy poziom. Tak to wygląda. I nowy sponsor się mną zainteresował. Kenwood Racing. Czyli będę mógł jeździć białymi samochodzikami, bo zauważyłem, że takie mają naklejki. Pokażemy wolną. Seriously, this is fantastic. The way things are going, I think you have an excellent chance of qualifying for the Summer X Games later this season. No, teraz mówią pani menadżer i ten ziomuś, którego nie czaję. Pokażę to Gamma-Game, czy nie wiem jak to się czyta. Może poprawcie mnie w komentarzach. Mamy tutaj wolny tryb jazdy, jest to parking lot.
Mamy tutaj misję do wykonania i samochodziki. Weźmiemy Subaru Impreza od AMD, gdyż mam AMD, miałem AMD i raczej będę mieć AMD. Mam jakieś zaufanie do tej firmy. Wygląda to tak, że dostajemy otwarty teren i musimy wykonywać zadania polegające na przykład na walnięciu drifta pod naczepami ciężarówek albo coś w tym stylu. No zresztą przekonacie się, jak się wczyta. Jest to taki tryb taki zabawowy, w tym stylu coś. Model jazdy się całkowicie różni od tego, jaki jest w wyścigach. Auto ślizga się jak po lodzie, aczkolwiek łatwo jest nad nim zapanować. Jest to dosyć przyjemne. Skasujemy sobie tego ziomusia, co nawija. I zaczniemy grę. Może zmienię kamerę. O, wygląda to w ten sposób. A, jejku, nie wyszło. No, nie wyszło. O, wyszło. Na ziemi widzimy takie okręgi, one pozwalają nam driftować, czy tam... Bum. To było fajne. Kręcić bączki wokół słupów i nie tylko. O, znaczy, bez tego też się da, ale one bardzo ułatwiają. O. To samochód sam się ustawia i wygląda to i efektownie, i jest łatwe i przyjemne. Może jeszcze skoczymy. Chociaż nie sądzę, żebym doleciał. O jejku, jego. No, jak to tak wyszło. A, model uszkodzeń, nie mówiłem. Całkiem przyjemny dla oka. Samochody niszczą się realistycznie. To, co ma się wnieść, to się wniecie. To, co ma odpaść, to odpadnie. Nie ma czego się czepiać. O Jezusie. No, jak widać, już pół auta skasowałem. Tak więc... Taki był mój filmik, niespodzianka. No, jest to gra Dirt 3. Pozdrowienia dla wszystkich dzieci w dniu dziecka. Ja też jestem dzieckiem. Też dostałem życzenia. No, pamiętajcie, aby komentować, subskrybować, oglądać inne nasze filmiki. No i TP i TD. Żegnam, do widzenia, cześć.